Cześć, z tej strony Krzysiek i Piotrek. Ze Stylowy Pro i witamy Cię w kolejnym odcinku na naszym odzieżowym kanale. Dzisiaj wydanie jedno z najważniejszych, wydaje się, w tym roku, w tym sezonie wiosna-lato 2022, ponieważ bohaterem odcinka wyczekiwanego przez wielu i przydatnego równie wielu kolarzom płci męskiej są spodenki Mille GT C2 od szwajcarskiego Asosa, które tutaj Piotrek przed chwilą pokazywał w wersji opakowanej. Odcinek jest o tyle ważny, że jest to całkowicie nowe wydanie najbardziej przystępnego cenowo modelu Asosa, czyli tego, który pozwoli najszerszej grupie z Was wejść w świat posiadaczy spodenek tej legendarnej, wręcz jeżeli chodzi o spodnie, szwajcarskiej marki. Zaraz przejdziemy do rzeczy, gdzie omówimy po prostu różnice przede wszystkim, bo też mamy w posiadaniu jedną sztukę, ostatnią parę spodenek poprzedniej wersji Mille GT. Też ważne, będziemy ją pokazywać, różnice, ponieważ często widzę tutaj wiosną na facebookowych różnych grupach dyskusyjnych jest to tematem dyskusji, jak odróżnić nowszą wersję od starszej i czy warto w ogóle szukać tej nowszej, czy nie warto pozostać przy starszej. Za chwilę zresztą opowiem to w trakcie mojego tutaj wykładu, a Piotrek będzie pokazywał te wszystkie rzeczy i razem pokażemy Wam, na czym to wszystko polega i dlaczego warto postawić między innymi na ten model Asosa. Także jedziemy. To tak, największa różnica w tych spodenkach to jest wkładka. Myślę, że zaczniemy sobie tak, od wkładki, a później przejdziemy dalej. Przejdziemy przez wszystkie elementy spodenek. W poprzednich Mille GT była wkładka 9 mm, teraz poprawili i zrobili wkładkę 11 mm. Czarna była wkładka. Jakbyście mieli kiedyś misję rozpoznania, czym różnią się te modele, to różnią się wkładką, grubością 11 i 9 oraz kolorem wkładki, który wiadomo, tam nie przekłada się na właściwości użytkowe, ale chociaż trochę się przekłada, zaraz powiemy, ale po tym odróżnicie. No ona jest zdecydowanie grubsza i spokojnie będzie można pojeździć na dłuższych dystansach w tych spodenkach. Kolejną różnicą, taką widoczną gołym okiem, to są szelki. Pozbyli się z tyłu siateczki. Tak, to jest drugi charakterystyczny punkt, po którym poznacie starszą wersję spodenek Mille GT. Przepraszam, Piotrek, ja Ci tu na chwilę jeszcze przerwę. Dokończę ten temat poszukiwań starszych spodenek i nowszych, bo do nas też były kierowane te pytania. Otóż prawdopodobnie nie kupicie już starszego modelu, ponieważ jest nieprodukowany od dłuższego czasu i jest wszędzie, o ile wiem, wyprzedane. Ewentualnie dostępne są jakieś 3XL-ki. Dlatego w ogóle zapomniałbym o poszukiwaniu tego starszego modelu, tym bardziej, że, o czym zaraz opowie Piotrek, różnice między starym a nowym są bardzo duże, właściwie kluczowe i diametralne, dlatego po prostu dajmy temu starszemu modelowi odejść na zasłużoną emeryturę, a skupmy się na nowym, ale pokażemy Wam jeszcze, w czym ten nowy różni się od starego. Także byliśmy przy szelkach. To tak, mówiliśmy wkładka, szelki, to szelki właśnie już zrobili takie same jak w wyższych modelach, czyli właśnie tylny panel, który jest mocno stabilizujący wkładkę w miejscu. Mniej elastyczna jest ta guma z tyłu, ona dociąga wkładkę do tyłka, żeby ona się nie przesuwała, a przednia jest bardziej elastyczna, po prostu odpowiada za dopasowanie do na przykład różnego wzrostu, bo wiadomo, że M-kowy kolarz może mieć 1,70 m, a może mieć 1,83 m. I tutaj jest to dopasowanie. Jest jeszcze to płaskie połączenie szelek tych dwóch rodzajów materiału, takie wypłaszczone, bardzo dobre, bez zgrubienia tutaj znane. No jest to rozwiązanie znane z wyższego modelu, czyli z GTS. Bardzo dobrze. Tak jest. Zdałeś egzamin. Wyższym modelem jest GTS. A jeszcze pytanie dla Ciebie, Piotrek, wyjdzie, czy mnie słuchasz, czy nie, jak ja tutaj się czasami przed klientami wyspowiadam. Męczę. To czysta przyjemność. No. Dlaczego Twoim zdaniem i moim zrezygnowano z tej siateczki między szelkami? Bo o to też często pytacie, dlaczego spodnie Asosa nie mają tej siateczki między szelkami, bo w tym momencie, po zniknięciu tego modelu starego GT, już żaden model nie ma siateczki między szelkami. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ Asos wychodzi z założenia, że wszyscy już jeżdżą w
potówkach, w bieliznach termicznych pod spodem i to ma za zadanie wchłaniać pot, a nie ta właśnie siateczka, która była właśnie w tym modelu. No właśnie, bo jakbyśmy trafili na kolarza, który jeździ w potówce i jeszcze by jeździł w spodenkach z siateczką między szelkami i dołożyłby to do tego koszulkę, to na plecach miałby trzy warstwy materiału, co już nie jest jakimś super pomysłem i może powodować w tej nieowiewanej części ciała, no po prostu, że będzie za gorąco. Także moim zdaniem słuszne rozwiązanie. Ja osobiście podówek nie stosuję, mi jest zawsze gorąco latem i jakoś kolejna warstwa do mnie nie przemawia, ale większość z Was w potówkach jeździ i właśnie brak tej siateczki po prostu spowoduje to, że potówka będzie mogła bardzo dobrze pracować i wykazać się swoimi właściwościami. Tu jeszcze a propos szelek, to też nie było w tym modelu tych stabilizatorów szelek, czyli tych logotypów, które raz, że oznaczają model i tutaj od razu wiemy, że szukamy modelu GT-C2. No a jednocześnie to też powoduje to, że szelka się lepiej układa na ciele, nie roluje się, tak? Bo to są takie stabilizatory poprzeczne. Co tam dalej w spodenkach? Ściągacze. Może jeszcze tutaj... To już zacząłem o ściągaczach. Dobra, o ściągaczach. Jedziemy. Ściągacze są w ogóle inne, większe. Pozbyli się tych silikonów, które były w poprzednim roku. Tak. I zastąpili to właśnie takim jednym materiałem, który fajnie opina no, udał. On jest tak chyba lekko podgumowany. Leciutko jest podgumowany, ale delikatnie. Bardziej wydaje się przepuszczać ewentualnie powietrze, tak. Troszkę taki lżejszy, a jednocześnie no, nie dotyka tak punktowo ciała, jak te właśnie silikonowe dokładki, które potrafiły się trochę ciągnąć po prostu po skórze. No i to, co wcześniej Krzysiek właśnie wspominał, różnica jest tutaj właśnie w tej tasiemce pod brzuchem. Mhm. Też ją trochę poprawili. Jest teraz trochę może przyjemniejsza nawet. Tak, tak, bo tutaj w ogóle była gumka na zewnątrz, to tak. Miało prawdopodobnie zapobiegać podwijaniu się koszulki. Natomiast doszli do wniosku inżynierowie szwajcarscy, że to jest niekonieczne w tego typu spodniach i w ogóle w żadnych asosach już tego zewnętrznego elementu nie ma. Natomiast zaraz poproszę Piotrka, żeby w te spodnie wskoczył. Powiem tylko na zakończenie tej części teoretycznej, że spodenki są w rozmiarówce w miarę standardowej, czyli Piotrek założy pewnie S-kę zaraz na siebie. Nie wiem, czy o cenie mówiliśmy, 625 zł kosztują te nowe spodenki i jak mówiłem, jest to bardzo dobra oferta, żeby wejść po prostu w grono posiadaczy spodenek Asosa i to też obala znaną zwłaszcza wiosną, tą wiosną znowu powiem o facebookowych grupach różnych teorie, że Asos to jest 1000 zł, a właśnie, że nie, bo Asos to jest 500 plus, że tak 500 powiem, plus. 500 plus. Czyli prawie 500, 625 to już prawie 500. Możecie już wejść w spodenki na przykład właśnie wyposażone w bardzo fajne rozwiązania z wyższych modeli. No i w ten mój ulubiony, ja będę do niego wracał. Piotrek zapomniał o tym Golden Gate, no, ale braku przeszycia wkładki. To jest wszędzie już dostępne w Asosie, redukuje ewentualne otarcia w pachwinach Golden Gate. Dobrze, ja teraz Cię poproszę Piotrek, żebyś wskoczył w te spodenki i zaraz się widzimy w części praktycznej. Trwają przygotowania, jakieś nerwowe ruchy w przymierzalni, bo Piotrek tutaj donosi, że już ledwo, ta S-ka to chyba ledwo naciskam, wkładam kiedyś była S-ka, teraz coś słabo wchodzi, ale zaraz zobaczę. Za dużo ciastek, kurde. Za dużo ciastek. Ale już jest, już jest. Jest? Już o, jest. Wyleciał, proszę bardzo. Cyk. Dobrze, ja chciałem tutaj wykorzystać Ciebie tylko do wyjaśnienia jednej kwestii, ponieważ też właśnie na forach różnych, które ja śledzę, kolarstwo, handel i tak dalej, temat Asosów wraca i wysokości, tak zwanej wysokości stanu. Jak tutaj to wygląda tutaj w tym tutaj nowym mam modelu? Pępek. Pępek masz tutaj, no. Dokładnie tak, więc są... Znaczy one są, bo Ty na przykład użytkujesz na stałe te starsze GT, tak? Tak. I tu jest wyższy stan. Wyższy stan jest, tak. Ale dalej niski. W sensie takim, że stare GT faktycznie, one, znaczy tutaj wiadomo, że była ta siateczka i to automatycznie był wyższy stan. Natomiast z tego, co ja pamiętam, to tutaj te stare GT to faktycznie były tak wycięte. Mocno wycięte, bardzo, te są bardzo. Trochę mają wyższy stan, jest ale wyżej.
To nie jest też taki stan jak w innych właśnie markach, no, że sięga czasami do połowy, zakrywa do połowy pętek, brzucha, dokładnie do połowy tak. Brzucha. Natomiast no, jest postęp, nogawka jest trochę dłuższa czy nie? Nie, tradycyjnie, tak jak u polenizna. Tradycyjnie. Więc jest okej. Okay. No fajne są te ściągacze właśnie, że są szersze, większe, takie właśnie... Mniej punktowo uciskają. Mniej trochę. Punktowo uciskają, fajnie tutaj otulają tą nogę. No i szelki poprowadzone na zewnątrz, sutku. Dokładnie tak. A z tyłu jak, no to jest... jak się te szelki prezentują z tyłu? Tak, z tyłu tu się na płasko układa wszystko. Tak, jak w tamtych wyższych modelach. Nie, no. Kładka jest dociągnięta. Także bardzo ciekawa propozycja. Dla kogo? Dla wszystkich, którzy zaczynają przygodę z kolarstwem, a także tych, którzy jeżdżą sobie po prostu na trasy takie 4-5 godzin, 100-150 km. Dokładnie tak. W zupełności wystarczy, jeżeli wybieracie się na dłuższe trasy i robicie je regularnie, takie 200 czy 150, no to już warto wtedy pomyśleć w GTS o modelu GTS, który już omówiliśmy na tym kanale szeroko, z każdej możliwej strony. Natomiast model ASOS Mille GT C2 za 625 zł. Jest modelem bazowym ASOSa i w zupełności wystarczy dla większości z Was. Tak naprawdę pozwala cieszyć się jazdą rowerem i skorzystać z tych technologii ASOSa w bardzo przystępnej cenie. Na koniec jeszcze powiem, że faktycznie barwa tej lajkry nie jest kruczoczarna, jest to taka bardziej grafitowa, nie jest niebieska, jest grafitowa, tak to po prostu sobie ASOS wymyślił, że czarne, kruczoczarne są wykonane z materiału Ossidia GTS. Więc podsumowując, na pewno warto zainwestować właśnie w ten nowszy model spodenek niż ten. Jak ktoś ma już z tamtego roku model, warto zakupić te nowe. No bo dużo jest różnic, na pewno odczuje się różnica w tej grubszej wkładce, no bo to jest 3 mm, więc naprawdę sporo, jak na wkładki kolarskie. Tak. No i propozycja też jest, mi się wydaje, to teraz już się będziemy powoli żegnać. Wydaje mi się, że propozycja jest całkiem uczciwa cenowo też, ponieważ większość produktów z wyższej półki innych producentów kosztuje też już w okolicy 500-600 zł. A tutaj mamy jednak rozwiązania opatentowane i niedostępne w przypadku produktów innych marek. Wydaje mi się, że powiedzieliśmy wszystko. Raczej tak. Tym razem chyba udało się powiedzieć wszystko. Jak macie oczywiście pytania, zadawajcie je w komentarzach, dzwońcie, przychodźcie do nas. Jeżeli podobał Wam się ten film, to po prostu decydując się na spodenki ASOSa, będzie nam bardzo miło, jak dokonacie tego zakupu w naszym sklepie stacjonarnym, tudzież internetowym. Tyle ode mnie i od Piotrka. Na razie, cześć. Dzięki za uwagę, cześć.